kolejne dwie osoby i zakładamy kapoczki, wsiadamy do naszej smoczej łodzi, do naszej przystani. 12-osobowe grupy. Zapraszamy, kochani, rodzice, opiekunowie, zabierajcie swoje pociechy i przybywajcie na nasz wodny tramwaj. Zapraszamy kolejne dwie osoby. No tu jest... W tym roku przedstawiciele trzeciej flotyli okrętów Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej z Gdyni, którzy mają swoje stanowisko, tam opowiedzą o swojej pracy, opowiedzą być może też zaświetlą, kto się bardzo na może dzisiaj patrzy z was zapragnie zostać w przyszłości. Żołnierzem Marynarki Wojennej niewykluczone zapraszamy na stanowisko naszych gości, przedstawiciele trzeciej flotyli okrętów Marynarki Wojennej Polskiej z Gdyni są z nami i zapraszamy do siebie, zadawać im pytania. Oglądajcie, co tam dla was przygotowali. Moi drodzy, jest z nami również kierowca rajdowa Honora Motors. Nie jestem z żadnych modelów, podziwię się naprawdę, nie na czułowe, ekstremalne, moc. Ale spoglądamy, co się dzieje na wodzie. Na wodzie, już na wodzie, nasza smocza łódź. I czeka mnóstwo emocji. Już za kilka chwil będziemy mogli się troszeczkę rozruszać, troszeczkę poruszać, potańczyć, bo jak jest taka pogoda, to aż się chce tą energię gdzieś się uwolnić. Tą energię podzielić się z innymi. I tak się też stanie już o godzinie 10.30, po raz pierwszy, moi drodzy, pokaz i wspólny taniec zumby. Czeka na nas pokaz i dla dzieci, i dla dorosłych tutaj nie ma najmniejszego znaczenia. 10.30 już na około 5 minut. Pierwszy wspólny taniec zumby podczas trzeciego żeglarskiego dnia dziecka. Moi drodzy, bądźcie z nami i przybywajcie do nas. Spoglądajcie wszędzie tam, będzie was oczy moje osoby z zaczynający specjalny w łodziach żeglarskich, że na co dzień biorą udział w różnego rodzaju konkurencjach, żeby zobaczyć. I zapraszamy, kto będzie miał ochotę popływać nie tylko na bananie, ale również z tego podrówka z naszym wodnym bananem. Zachęcamy, moi drodzy, po drugiej stronie akwenu osoby, które chcą poczuć troszkę więcej emocji, chcą poczuć troszkę więcej adrenaliny. To już ten moment, że wyruszy, moi drodzy, wycieczka na bananie. Nowe fotografie, zapoznanie się z prawdziwą łodzią wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Moi drodzy, tam nasi... ...pracować w taki właśnie sposób. Radować się ludziom życie. Wasze bezpieczeństwo wszystkich, którzy przybywają akwenami wodnymi. Moi drodzy, a my wracamy do tego naszego placu głównego. Jest z nami kolejny gość, Monika Ściałkowska, instruktor tańca, zumby, hip-hopu, Rzeszowskiego Klubu Sportowego w Iławie. Moi drodzy, moi kunowie, przybywajcie do nas. No i zapraszamy. Osobę. Mamy drugą koleżankę uśmiechniętą. Jak masz na imię? Weronika. Weronika, skąd do nas przybyłaś? Jaśkowa. Jaśkowo, witamy Jaśkowo również. Jaśkowo będzie tańczyć. Mamy kolejną koleżankę. Jak masz na imię? Weronika. I skąd przybyłaś do nas? Spacudowa, witamy serdecznie i zapraszamy. Jeszcze dwie osoby, które szybciutko tu do mnie przybędą, otrzymają nagrody. Mogą to być chłopcy, mogą to być dziewczyny. Moi drodzy, taniec, zumba, to nie jest taniec, to jest taniec bez ograniczeń. Kolejne osoby niech przybywają, bo nagrody czekają i w najmniej odpowiednim dla was momencie będą rozdawane. Słuchajcie, moi drodzy, naprawdę to jest świetna zabawa, nie macie się co bać. Więc ja tutaj tłumy mam zobaczyć, za chwilę torby zostawiamy gdzieś z boku. Mam nadzieję... Pod warunkiem, że ładnie zatańczycie. Obiecuję, że was aż tak nie zmęczę. Przygotowałam małe sety, żeby nie było...
Wiekowo, na starszych też zaraz coś zrobimy. Na razie nieco młodsze dzieci. Chodźcie, chodźcie tutaj, chodźcie, 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 chodź koleżanka do mnie, chodź do mnie. Chodźcie panowie, was zmieszamy. Jeden idzie tu, drugi, chodźcie do mnie. Bardzo proszę, aby przenieśli narty tutaj do nas, dobrze? Na jednej drużynie po dwie narty i na drugiej drużynie po dwie narty. Za chwilę do was wracam, kochani. Przygotujcie się. Zobaczcie, muminki już troszkę do przodu. Już momencik już do was wracam z nagrodami. Dobra, mogą być. Gdzie? I dziewczyny, dobra, to dziewczyny, cztery dziewczyny. Cztery dziewczyny, weźcie jeszcze jednego chłopaka ze znajdźcie. To zrobimy damsko-męski pojedynek narciarski, moi drodzy. Zachęcamy, zapraszamy. Cztery dziewczyny, które biorą udział, bo jest was
pięć, mamy cztery, dobra. Koleżanka będzie musiała poczekać. Dziewczyny, narty cofamy na linię startu. Panowie, panowie, bierzcie narty i chodźcie tutaj na linię. Przepraszam, mamy czterech panów, cztery dziewczyny. Chodźcie, panowie, ustawiamy narty. Jest koniec, jeszcze rywalizacja trwa. Ale się dzieje, ale tu się dzieje, proszę państwa. Wkładamy nogi, jeszcze. Bierzemy narty na tamtą stronę. Na tamtą stronę ustawiamy, a ja idę po nagrody. Ja idę po nagrody. Chodźcie do mnie, kochani. Witamy. Gratulujemy, gratulujemy bardzo Rekubisi. Rekubisie, to Rekubisie. Proszę bardzo. Gratulujemy, gratulujemy i moi drodzy, zapraszam was do korzystania z pozostałych atrakcji. Mamy tu teraz mamy drużynę. Mamy drużynę teraz, tak? Chcecie z nimi? Nie ma na treni, oczywiście. Dobra, droga drużyna się ustawia, tak? Drużyny, moi drodzy, połączone. Drużyna panu. Nauczyciele. Nauczyciele, dzieci, uwaga. Jesteście gotowi? Odwróciłem pana. Uwaga, trzy. Jeszcze chwila, jeszcze chwila. Jeszcze jakieś ostatnie poprawki. Ja się wydaję, że jedną trochę. Ja się wydaję.